W dzisiejszym filmie dodaliśmy nowe serca do Minecrafta. Przykładowo diamentowe serce, które daje nam niesamowitą siłę. Następnie będziemy musieli przetrwać powódź lawy, a potem odkryjemy nowe uzbrojenia. Na przykład zbroja z TNT. Dzisiaj będziemy używać dodatkowych nowych serc. I jeżeli tutaj wejdziemy, to zobaczcie, pojawiają nam się takie dodatkowe serca. Patrzcie, najprościej zaczniemy od może Archery Heart. I oczywiście mamy tutaj różne takie jak diamentowe, emeraldowe i tak dalej. Mamy to serce tutaj respi się właśnie Blank Heart Aspect. I właśnie takie serduszka respią się w skrzynkach, więc idziemy teraz z Dyzią zobaczyć, czy właśnie takie coś się respi. Dobra, zobaczmy na przykład w pierwszym domku. Okej, ej, serio się respi, dobra, mam już 3. Dobra, no to trzeba przeszukać w takim razie wszystkie domki, gdzie są skrzynki. Ja też mam już 4 serduszka. Okej, okej, ja tu widzę w ogóle jakiegoś rozbitego golema. Panie golemie, co ci się w ogóle stało, lol? Co ty, bierz wieśniaka? Zostaw wieśniaka, Dyzio. Nie lubię wieśniaków. Nie, no dlaczego? Poczekajcie, dobra, widzowie, ja bym tutaj zebrał sobie jeszcze troszkę siana, żebyśmy mieli na chlebek. No ja tutaj niestety nie znalazłem więcej skrzynek, ale dobra, dawaj tam, wlatujesz. Nie ma. Nie ma, ja właśnie sobie, czekaj, wchodzę do tego. O, jest, dobra, mam skrzynkę. Są tu w ogóle nawet emeraldy, to może się przydać do tego emeraldowego serca, widzowie. Ja też znalazłem kolejne 3 serduszka. O, to ile już teraz masz? 7. O, ja też mam 7, dobra, to idealnie, w takim razie będziemy mogli tworzyć nasze pierwsze serduszka. Dobra, Dyzio, także potrzebujemy do archerowego serca, do łukowego serca, potrzebujemy właśnie krzemienia, który tutaj będzie sobie kopał, a ja pójdę pozabijać kury, okej? Okay? Dobra, zobacz, chcesz kask, żeby ci się przydał, żeby kury cię nie pokonały. No, jeśli masz, no to możesz dać, daj, daj. Trzymaj. A, dobra, dzięki, no kury mnie nie pokonają, ale widzowie, ja tutaj sobie stworzę oczywiście mieczyk, dobra, i teraz idę zaciupać te kurczaki, chodź tutaj, kurczaku, dobra, okej, okay, mam już pióra. A ja zbieram ten krzemień. Okej, okay, dobra, ja już mam 4 pióra, także Dyzio już nam wystarczy całkowicie, poczekaj, idę tam jeszcze jedną tutaj zabiję, w ogóle jak wiesz, jak daleko uciek, dobra, czekajcie, cyk, okej. Okay. Dobra, ja już mam. O, dobra, tak, masz 4, dobra, 3, nie, a 4 wyrzuciłeś, dobra, faktycznie, to poczekaj. Teraz chodź, Dyzio, skraftujemy pierwsze serduszko. Dobra, więc wybieramy sobie to i zobaczcie, mamy pierwsze serduszko archery, czyli ten taki łukowy. I on będzie nam oczywiście pomagało w strzeleniu, także sobie jemy, okej, okay, dobra. Daj mi też. No wiesz co, na razie nie mam, więc będziemy musieli jakby pozbierać trochę więcej, ale zobaczymy. Teraz, mój drogi, idziemy właśnie zrobić sobie serduszko grillowe. 8 pieczonej wołowiny, więc wiesz co musimy zrobić. No to w takim razie idziemy zabijać krówki. Tak jest. Ej, Nunu, zobacz ile krówek znalazłem. To jest jakiś spawner chyba, bo to jest niemożliwe. O, dobra, no to jest naprawdę niezłe siedlisko krówek. Dobra, mam już jedną, także lepiej, żeby dawały nam wołowinkę, okej. Okay. Mam 10, to już na pewno nam wystarczy. Dobra, widzowie, teraz potrzebujemy kamienia oczywiście na piecyk, także skopiemy sobie jeszcze tutaj jedno drewno. Dobra, dzięki Dyzio za mięsko i teraz poczekajcie, szybko skopię sobie kamień, żebyśmy mogli zacząć przetapiać. Dobra, widzowie, więc słuchajcie, już prawie sobie wykopałem, no okej, okay, dobra. Teraz nam na pewno wystarczy jeszcze nawet na kilofy. Także oczywiście wytworzyliśmy sobie piecyk i teraz wytworzymy kilof oczywiście też dla ciebie, Dyzio. Proszę bardzo, łap. O, kilof dla mnie. A masz może drewno? Tak, mam bardzo dużo drewna. Jak ty chodziłeś po domkach, to ja zbierałem. Zobacz, ile mam drewna. O, superącko, dobra, także. Także teraz, widzowie, sobie przepalimy oczywiście nasze mięsko. bo będzie to potrzebne na pewno do stworzenia tego serca. Także już się, widzowie, przepaliło. Tutaj się przepali oczywiście dalej i tworzymy to serce, dzięki któremu będziemy, Dyzio, nieskończoność głodku mieć. Nieskończoność głodku? Dokładnie tak, dobra, poczekaj, to w takim razie sobie jem, czekaj, okej, okay. Faktycznie. Teraz ja też chcę zjeść serduszko w to końcu. Poczekaj, no to niech tutaj się, opatrz, już jest 7, dobra, to zaraz tobie też zrobię. Ej, słuchajcie, widzowie, naprawdę zadziałało, widzieliście, wszystkie moje te właśnie głodkowe serca się jakby zrobiły. Dobra, czekaj, Dyzio, właśnie teraz tobie zrobię tutaj serduszko, dobra, chodź, chodź tutaj, masz, rzucam ci, proszę, zjedz. O, tak, serduszko. O, serduszko. O, działa. I teraz moje pierwsze serduszko zrobiło się takie brązowe. Tak jest, a poczekaj, weź mi tak zdziel z miecza, bo chciałem zobaczyć, czy to na pewno działa. Aha, czyli, albo zbij mi tak, bo chciałem zobaczyć, czy, poczekaj, jeszcze raz uderz. Okej, okay, dobra, stop, już nie bij, bo prawie zginąłem, okej, okay. I uleczyło mnie, faktycznie. Także, Dyzio, idziemy teraz do kopalni. Do kopalni, ale jak my ją znajdziemy? No, z tego co widziałem, ona jest tutaj, ale widzowie, właśnie wam muszę pokazać jeszcze jedną rzecz, ponieważ mamy tutaj coś takiego jak serce żelazne.
żelazne, zobaczcie, my potrzebujemy aż tyle żelaza, aż tyle właśnie bloków żelaza. Także może inaczej, ja sobie to oczywiście wezmę. Dobra, Dysio, także jesteśmy teraz w kopalni. O kurczę, opuszczona kopalnia, mamy żelazo, dawaj, kopiemy. Żelazo? Dobra, ile jego tutaj jest? Tak, będziemy potrzebować oczywiście do żelaznego serca. Co tutaj tak pająki słychać? Właśnie chciałem powiedzieć, o... Aaaa! Czekaj, Dysio, pomocy, pomocy. Jezu, jak to, cała horda nas idzie. Dobra, dawaj. Bo zabiją nas. Boże święty, jakie one są przerażające, Dysio, muszę jeść. Jakoś się udało, zostało mi jedno życie. Właśnie mi też, dobra, ale jednak się udało. Okej, poczekaj, to w takim razie wejdziemy sobie. Tu one mają spawner, Dysio. Trzeba rozwalić czym prędzej. Aaa, kolejny mi ciupie, pomóż. O, Jezus, Maria, zaraz zginę. Dobra, także udało nam się uwolnić od tych, właśnie, pająk, mamy skrzynkę, dobra, co jest? Splash of Potion, ha, to ciekawe, dobra, chleb, złote jabłko. Ej, złote jabłko to jest naprawdę dobry drop. Dobra, i oczywiście mamy kolejne żelazo, także sobie je właśnie wykopiemy. Ej, Nunu, zobacz ile żelaza skopałem, jeszcze 4 bloki tu zostały mi. Wow. Zobacz ile mam żelaza. Ej, dobra, to rzuć mi całą, wszystko to co masz. Ile masz, czekaj, o Boże, 47 już w takim razie, dobra, no to jest naprawdę pokaźna liczba, także niedługo będziemy mogli skraftować to nasze serce. Mamy naprawdę bardzo dużo szczęścia, Dysio, zobacz ile tu tego żelaza jest. Okej, okay, dobra, skopuję sobie to całe złoże, mam już właśnie stack i 6, więc jakbyś znalazł jeszcze tak troszeczkę, to by było spoko. Okej, okay, zbieramy tutaj, patrzcie, ostatnie złoże żelaza było tutaj, dobra, już więcej nie będzie. Teraz, widzowie, musimy to właśnie wszystko przepalić, także stawiam sobie piecycho i tutaj właśnie sobie przepalamy. Nunu, zobacz ile piecy nakopałem, żeby to szybciej się przepalało. O, dobra, idealnie w takim razie, poczekaj, to skraftujemy tutaj crafting oczywiście i potrzebujemy teraz... A, mamy dużo węgla, dobra, poczekajcie, teraz właśnie rozładuję to na czynniki pierwsze, że tak powiem. Tu do mojego damy tak, tu tych do tych twoich damy. Także widzowie, żelazo już się chyba poprzepalało, zobaczcie ile tego jest, dobra. Bierzemy oczywiście sobie całą tego zawartość, teraz zrobimy sobie bloki. Także tworzymy sobie to serce właśnie, dobra, ironowe serce, okej, okay, widzowie, słuchajcie, wiecie co to daje? To daje to, że jeżeli ktoś zbije nam to właśnie serduszko, to wtedy pojawi się obok nas golem, iron golem i będzie nas chronił. No, będziemy niezniszczalni. Tak jest, dobra, teraz idziemy szukać diamentów, ponieważ diamentowe serce również tutaj jest. Także widzowie, zeszliśmy sobie teraz tu głębiej, ale jeszcze nie widać żadnych diamentów. Jedyne co, no to tu mamy dalej żelazo, ale to sobie właśnie później przepalimy i zrobię sobie teraz żelazny kilof. Okej, okay, cyk, dobra, i możemy schodzić głębiej. Po co ci ten kocioł? Poczekaj, też sobie musiałem wykraftować żelazny kilof. Jest, diamenty, diamenty! Co? Poczekaj na mnie! No patrz, zobacz! Ile diaksu! No, poczekaj, zobaczymy ile ich będzie. Mam nadzieję, że właśnie 8 albo 9. Dobra, na razie jest... Jest szansa, że będzie 8. Jest, jest 8! Dobra, Boże święty, jaki fart! Czekaj, ja to wszystko sobie skopię i właśnie użyję tego diamentowego serduszka, bo może być naprawdę potężne. Okej, dobra, poczekajcie. Crafting mieliśmy tam na górze, to sobie teraz właśnie pójdziemy. Tutaj, tutaj, cyk, 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 dobra. Teraz tworzymy diamentowe serce, dobra. Diamentowe serduszko to jest naprawdę mocne. A co robi diamentowe serduszko? Musi być świetne, bo diamenty są najlepsze. Diamentowe serce daje to, że nasza zbroja jest o wiele bardziej potężna. O wiele bardziej potężna zbroja? Dobra, to zjedz je może, co? Okej, dobra, dobra, właśnie sobie jem. Wow, ładuje się, dobra. Już załadowało się, mam diamentowe serce. Też bym chciał diamentowe serce. No właśnie, wiesz co, może jak znajdziemy troszkę więcej diamentów, to się uda. Ale na razie ja bym proponował stąd wyjść, ponieważ już wszystko tu stąd mamy. Dobra, także sobie już wyszliśmy. Tutaj jest właśnie Dysio i poczekajcie, tam jest chyba nasza wioska, z tego co pamiętam. A my potrzebujemy dużo trzciny, także chodź, zbierzemy. Dobra. Ale mam dużo trzciny. Właśnie chyba całą mi zabrałeś, ale okej, okay. Dam ci, mam jej bardzo dużo, bo jeszcze wcześniej zbierałem, patrz. A, jeszcze wcześniej zbierałeś. Czekaj, ile ty masz? Bo 52, to ty gdzie ty to zbierałeś? W wiosce? No w wiosce było dużo trzciny. A, tam no... jest kolejna, widzisz ją? No mogło być dużo, tak, właśnie, no trzciny jest akurat bardzo dużo. W Minecrafcie to nie musieliśmy mieć z tym problemu. Nie miałem drewna, więc oczywiście musimy sobie tu troszkę ściąć, żeby właśnie móc sobie skraftować. Kolejne serduszko, dobra, tym razem to będzie słodkie serduszko, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Jest to sweet heart, także będzie to dawało nam szybkość, ale właśnie nie skraftowałem cukru, dobra, teraz cukru potrzebuję 8. Ja też chcę trochę cukru, Nunu. A, no dobra, to zrobię w takim razie 16, także teraz zrobimy sobie właśnie to słodkie serduszko, dobra, poczekajcie, okej, okay. Mam słodkie serce, zobacz. Pokaż jak ono wygląda, o, no. Ale fajne, a co to dla mnie? Tak, no możesz zjeść, zobacz. Dobra, to jem to serduszko, ciekawe co mi się stanie.
zbije? No tak jak powiedziałem, będziesz o wiele szybszy, ale to jeżeli ktoś ci dopiero zbije, to wtedy właśnie to będzie działać dobre. Tutaj sobie wykorzystam. Ostatnie, czekaj, popowiedz do ilu mam bić. O, ale ty mocno bijesz teraz. Zobacz jaki szybki jestem. No tak, 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 dobra, ale mnie lepiej nie bij, bo ja nie chcę stracić mojego hełmu, także zjadłem sobie, już mamy 5 customowych serduszek, widzowie. Także teraz widzowie, zobaczcie, będziemy potrzebowali blazowego serca. Zobaczcie, blazowe serduszko takie i trzeba iść do Netheru, także zabieramy teraz ten crafting, no i wynosimy się do Netheru, okej, Dyzio? No dobra, chodź, idziemy do Netheru. Dobra, Dyzio, czy ja coś tam widziałem o psy? Ja też to widzę. Czy to będzie portal w końcu? Chyba tak. Jest, 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 dobra, jest, jest. Czekaj, co będzie w skrzynce. O, obsydian, nice. Ej, co jest? Aha, bo to magma mi podpala. Dobra, czekaj. Także dobuduje nam tutaj portal. Okej, czekaj. Czy tutaj było krzesiwo? Tak, było krzesiwo akurat. Dobra, także wchodzimy, Dyzio, do Netheru. Dawaj. Wow, teraz będziemy w Netherze. Wow, okej, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, poczekaj, to w takim razie musimy teraz znaleźć fortecę. Ała, ty szkielecie wredny. Boże święty, jak my tu w ogóle przeżyjemy? Nawet nie wiem, gdzie jest forteca. Ja też nie wiem. Ej, Nunu, masz tutaj klatę. Jaką klatę? O, dobra, a skąd wziąłeś żelazo? No, kopaliśmy wcześniej, tyle jego było, to przepaliłem w międzyczasie. A, no tak, bo ty miałeś to jeszcze swoje. Okej, to teraz szukamy fortecy, ale gdzie ona może być? Och, Jezu, kiedy znajdziemy tą fortecę? Ja już, kurczę, nie mogę. Bez kitu, ja tu zaraz przekręcę się z głodu. A ja mam dużo... O, jest! Ej, co? Dosłownie przed moimi oczami. Dobra, poczekaj, to w takim razie zejdziemy sobie jakoś tędy, ale teraz nie mam bloku. Dobra, może tym obsydianem pozostałym sobie właśnie tu zejdę. Uważaj, bo tutaj jest Witherowy szkielet, dobra. Czekaj, uważaj, o Boże. O, dobra, zrzuciliśmy go. Patrz, tutaj będą się respić blazy, mamy blazy, dobra. Poczekaj, kurczę, szkoda, że nie mamy tarczy, bo tak to byśmy mieli dużo, dużo prościej. Wiem, że biją, ale poczekaj, dobra. Ja już kolejnego zabijam, ale jak mnie będą biły, to powinien się zrespić jeszcze chyba mój golem. Ej, co? Tutaj jest golem? Jak? No zrespił się z ciebie i mnie zaraz będzie bił. Zły golem. Ale serio? Chcesz? Ej, no, no. Ej, tak. On jest na ciebie sfokusowany, bo już widzę właśnie po jego wzroku. Ej, bo ty masz jakiś lepszy mieczyk, a... O, Jezu! Ratunku! Ja nie mam na to wpływu, panie golemie, halo! Uciekłem, ale piglin do mnie pruje. O, Boże święty. Czy on idzie na mnie? Nie, ten twój golem mnie fokusuje, Dysio! Dobra, masz pałki, bo zbierałem dla ciebie. O, dobra, dzięki. Ło, mamy już 9, to poczekajcie, widzowie, teraz musimy, z tego co wiem, pokonać właśnie tamtych gostków, którzy są tam. Poczekaj, chodź, Dysio. Dobra, także musimy się oczywiście tam zbudować. Dobra, szybko speedrun, zobaczcie, normalnie potrafię speedrunować, znaczy nie speedrunować, tylko speedbuilding to się nazywa. Dobra, poczekajcie, cyk. Dobra, czekajcie, jesteśmy już tutaj, okej, cyk, cyk. Tutaj chyba powinny być, bo jest, zobacz, zobacz, Dysio, nawet dwie są, dobra. Bijemy! Skaczę. Tak, 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 czekaj, niech pójdzie, podejdą sobie do mnie tutaj, okej. Dobra, bijemy, bijemy i pamiętaj, jeżeli wypadnie ci ta kostka magmy, to oczywiście mi ją daj, bo musimy ją zyskać. Ej, Nunu, chcesz trochę magmowego kremu, bo sporo go znalazłem. No tak, właśnie go chciałem, to dawaj, raz, dwa, ile masz? Trzy masz, tak? Tak. Dobra, okej, to w tak... Poczekaj, bo tutaj właśnie już do nas idą jakieś inne kurczaczki, ale okej. No, musisz mi troszkę dać drewna, bo niestety nie mam, masz trochę? No, ale tylko tyle. Dobra, dobra, nie, no wystarczy, wystarczy, jak najbardziej, dobra, poczekajcie, tutaj sobie stworzę patyki, w ogóle stworzymy jakąś tutaj jakiś przycisk, nie wiem po co. I teraz musisz mi dać te serca, pamiętam jak zbierałeś właśnie z village'u, więc musisz mi tutaj dać wszystkie. O, dobra, super, no to wszystko na pewno wystarczy. Teraz piszemy sobie blazowe serce, dobra, jest. I Dyzio, po zjedzeniu tego serca, a właściwie po jego zbiciu, jak nam ktoś zbije, to wszystkie właśnie potwory obok i łącznie z graczami zaczynają się fajczyć. Także je sobie teraz szybko oszamię, okej, dobra, już mam 6 serduszek. Ty teraz będziesz niezniszczalny, jak wszystko dookoła ciebie będzie się palić. No właśnie, też mi się tak wydaje. Teraz widzowie, udamy się do biomu Endermanów, bo będziemy potrzebowali właśnie perły, żeby znaleźć oczywiście portal do Endu. Dobra, poczekaj, dawaj, Dyzio, bijemy tego złego Endermana. Oczywiście mam nadzieję. Patrz, on mi zbił i aktywowało się to, co go podpala, widziałeś no, to? Podpaliło go, to jest kolejny Enderman. Dobra, Nunu, widzę, że tutaj masz trochę ciężej. Ja jeszcze może zrobię sobie inny miecz, a ty masz diamentowy. A, masz, to, o! Korzystaj z niego, o, a daj kurczę, mi twój. Dobra, nie spodziewałem się, że dasz mi ten, ale poczekaj, no to jest naprawdę słaby, no ale dobra. Poczekaj, idę, bo tutaj widzę właśnie Endermana. No, panie Endermanie, wybacz, ale musimy cię tutaj rozgromić, chodź tutaj. Tak, mi wypadły perły, bo zabiłem już 3 Endermanki, bacz. Aha, no dobra, 3 perły. Znaczy tak, to 4 perły w takim razie. Poczekaj, no to jeszcze na pewno będziemy potrzebować. Dobra, widzowie, więc idziemy je zabijać. Także słuchajcie, widzowie, mamy już wystarczającą ilość pereł. Ja zebrałem 10, Dyzio zebrał 7. Czyli mamy łącznie już tyle, ile potrzebujemy. To teraz musimy się stąd wydostać. Ej, no, no to jest chyba portal, że możemy
uciec, tylko trzeba dobudować. O, tak, tak, tak. Ile ci zostało obsydianu, bo ja mam 4, ale nie wiem, czy to starczy. No, właśnie nie miałem, w sensie w ogóle nie miałem, bo wyrzuciłem, ale możesz mi dać ten obsydian, to spróbuję zbudować. Dobra, Nunu, to wyrzucam ci obsydian. No, nie, co ty robisz, no nie. Dobra, dawaj tutaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. A, jednak masz 5, dobra, poczekaj, no to zbudujemy tutaj. Czekaj, pójdę sobie tu, bo chyba będziemy tak mogli zrobić, cyk. Dobra, więc będziemy teraz, odpaliłeś, dobra, wchodzimy, dawaj. Ej, Nunu, jak chodziliśmy tam po tych wszystkich nederach i innych, to zrobiłem ci specjalne życie, żebyś mógł sobie je zjeść. Serduszko, zobacz, musisz zjeść to serduszko, to dla ciebie, czekaj, Nunu. Czekaj, czekaj, bo właśnie mi tutaj zombiaczek bije, a co to jest? Broken Heart, dobra, czekaj, zobacz. Co ty zrobiłeś? Ej, wszystkie serca mi wypadły, wszystkie te serca, które miałem, mi wypadły, weź, bo zaraz zginę. Aj, Nunu. Wszystkie serduszka mi wywaliłeś, no nie, dobra, czekaj, zjem sobie je, może w takiej kolejności, potem pójdzie Archer, teraz właśnie Grillet sobie zjadłem, teraz może Sui, no i na końcu Ironowe, żeby ten golem właśnie szybciej się respił. Teraz będziemy do tych krówek potrzebować właśnie wiaderek, czyli potrzebujesz żelaza, także... A nie, to ty! A, skapnąłeś się, Nunu, co potrzebujesz, żelaza? Tak, tak, na wiaderka potrzebujemy oboje, także czekaj, bo ja ile tutaj... Ile potrzebujesz? Całe jakie masz. Dobra, w takim razie... O, rzuciłeś mi 16, już widzę. Okej, dobra, teraz potrzebujemy właśnie troszeczkę drewienka. Postawimy sobie tutaj crafting. Zrobimy sobie tutaj właśnie 4 wiaderka. No i teraz muszę się jakoś bić do tych krówek. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Pani krowa dała mi mleko, okej. Do serowego, tak, do serowego właśnie serduszka będziemy potrzebowali jeszcze borowików, ale ja ich nie mam. Dyzio, masz borowiki? Ja mam tylko 5. A, no to starczy, daj wszystkie. Zebrałem je w nederze, tam ich było bardzo dużo. No to prawda, tam się respił, dobra, mam teraz serowe serce, dobra, zobacz, jem. Serowe serce usuwa z nas wszystkie negatywne efekty, także właśnie je sobie zjem, okej. Tylko coś widzę, że będzie się naprawdę długo ładować, ale to nie szkodzi. W tym czasie teraz zrobimy sobie właśnie dużo tych pereł enderów, dobra, myślę, że zrobię wszystkie 12, okej. Dobra, więc teraz będziemy patrzyli, gdzie leci perła, dobra, cyk, o, przed nas, centralnie przed nam. Teraz musimy iść w tamtą stronę, Nunu. Ciekawe, kiedy to znajdziemy. No nie wiem, może się troszkę zejść, ale oby była niedaleko. To w tym czasie, gdy my idziemy znaleźć portal do endu, wy widzowie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak, subskrybujcie kanał widzowie na 3, 2, 1. Dziękujemy wam bardzo. Okej, dobra, teraz szukamy portalu. Dobra, Dyzio, prawdopodobnie to musi być tutaj. Czekaj, rzucam perełkę. O, dobra, czekaj, rzucam. Tak, pod nami spada, widziałeś? Dobra, jest, coś jest, dobra. Wow, dobra, jesteśmy w strongholdzie. No to teraz musimy znaleźć to miejsce, żeby włożyć perełki. Tak, dokładnie, tylko właśnie nie wiem gdzie. Czekaj, przejdziemy sobie może tutaj tędy bokiem. Nie to pesz. Ej, co, przeniknął przez ścianę? What? I wrócił jeszcze? Nie no. Co tu się w ogóle dzieje? To chyba tutaj. Tak, to jest to miejsce. Czekaj, okej, od razu trzeba rozwalić ten... Spawner. Tak, spawner. Czekaj, dobra, Dyzio, w takim razie musimy się pozbyć tego brzydkiego kurcze jeża. Dobra, czekaj. No weź, au. Okej, i ostatnia. Nunu, zrobimy dzisiaj taki trik, oby to się udało. Jak ja skoczę, to ty dopiero włóż, ale żebym zdążył od razu się przeteleportować. A, dobra? No dobra, ty poczekaj, to musisz, no poczekaj. 3, 2, wow. Udało się, dobra, wchodzimy widzowie. O, dobra, dopiero po chwili mnie załadowało. O, jesteśmy. Okej, dobra, poczekaj, coś tu, aha, bo rozlałeś tu wodę, dobra, poczekaj, ja sobie stworzę swoje wiaderko. Dobra, ja już jestem u góry, a tobie jak, udało się wejść? Czekaj, no właśnie tutaj szybko próbuję wejść, dobra, słyszałem, że zniszczyłeś. Poczekajcie, będę tak spływał, okej, dobra, udało się, teraz spadam. O Boże, jak mnie wyrzucił, nawet się golem, co jest, nawet golem się zrespił. Ała, Jezus Maria, jak on bije. Dobrze, mam te serduszka, bo jestem naprawdę dzięki nim trochę potężniejszy, ale muszę wejść tutaj na samą wieżę. Dobra, to jest zniszczone, trochę mi to zajęło. No to okej, w takim razie będę skakał sobie, okej, dobra, jo. No już chyba możemy go bić, bo zniszczyliśmy wszystkie kryształy. Tak, dawaj, bijemy. Ej, Nunu, no? Zobacz, ten smok się zbugował i on tylko lata tu po ziemi, on totalnie nic nie robi, zobacz. Ej, naprawdę? Boże, ej, no, co on będzie... Przez
i nurkuję. Aha, zobacz. Bo ty już go nawet widzę, że nieźle. Pokonały smoka, dobra. O Jezu, jeszcze jakiś enderman mi bije. Udało nam się, Nunu. Wow, superancko, ja nawet nie sądziłem, że to aż tak szybko pójdzie. Widzę, że go mocno obiłeś. Lawa nas goni od samego dołu. A, to na środku ekranu pokazuje, na którym poziomie jest lawa. Tak, tak, dokładnie. Dobra, stworzymy sobie szybko kilofik. Okej, okay. A może nawet jeszcze siekierkę. Dyzio, jak tobie idzie? No ja właśnie stworzyłem sobie siekierę i zabijam krowy. Mam żelazo, Dyzio. To przyda się do stworzenia nożyczek. Tak, też tak myślę. Dobra, szybko muszę wykopać kamień, żeby zdobyć piecyk. Zobacz, Dyzio, już jest lawa na 10 poziomie. Jak ona do nas tak szybko idzie? A na którym my jesteśmy poziomie? Bo ja się boję, że lawa nas spali. Na 60. Uch, to jeszcze przez chwilę jesteśmy bezpieczni. Tak, ale musimy się pośpieszyć. Dobra, 19 idealnie starczy na piecyk. No i kamienny kilo, szybko wykopujemy żelazo. Dobra, 1, 2, 3 i 4. Idę sprawdzić, patrzcie, tam jest go więcej i tam jest węgiel. Dobra, muszę się dostać po to żelazo. Będziemy potrzebowali jeszcze troszkę kamienia. No, myślę, że już nam starczy. Teraz sobie pójdziemy tutaj. Będę musiał wykonać skok malutki, cyk. Okej, dobra, już jestem, kopiemy żelazo. Ja też mam, Nunu, już 4 przepalonego żelaza. Jak chcesz, to mogę ci dać. Starczy tam na 2 pary nożyczek. Tak szybko, ale jesteś szybki. A co z jedzeniem? Na razie mamy trochę, mam 18 surowej wołowiny. Okej, dobra, zaraz będziemy to przepalać. I lawa jest już na 18 poziomie, więc naprawdę idzie bardzo szybko. A, myślałem, że to lawa, a to po prostu wylewa się z jakiejś tam dziury. Ale miałem szczęście, przez chwilę miałem naprawdę już zawał. Chodź, Nunu, chodź, mam dla ciebie 4 żelaza. Możesz 2 pary nożyczek zbudować, ja sobie też zbudowałem. Dobra, dzięki ci wielkie. Dobra, jedna masz dla ciebie i druga dla mnie. Ja już mam 2 sztuki, dobra, to chodź, zbieramy szybko liście. Mam mały pomysł, pozbieram trochę żelaza, które tu było, a nagle go nie ma, he? I wtedy stworzymy sobie wiaderka z wodą, powinny nam się przydać. Dobra, Nunu, zebrałem już 3 staki liści, zepsuły mi się pierwsze nożyczki, ale mam jeszcze jedne. Dobra, dobra. Patrzcie, widzowie, tam się rozlewa lawa, jest już obsydian, możemy to zobaczyć i poobserwować. O, Nunu, znalazłem cię. O, dobra, jak dobrze, że to ty, ale nie bij mnie z miecza, bo zaraz umrę. Patrz, co tam jest. Creeper, o nie, Creeper, nie możemy tam zejść. Ale mi chodzi o lawę. Tak, mi chodzi o lawę. Spalił się, widzisz, spalił się. O kurcze, to jest ta lawa, która nas goni, Dyzio. Też może coś do jedzenia, czy masz? Tak, tak, proszę, daj mi. O nie, prawie się spaliło. Tutaj masz jeszcze, ja zostawię sobie jeszcze 10. O, dobra, powinno mi starczyć, dobra, przepalam. Patrz, jak ta lawa jest blisko, nie topesz, się spalił. Poszła do góry, widzieliście to? Ale ona szybko się podnosi. Szybko, muszę zdobyć ten węgiel, który tutaj jest. Dobra, kopiemy, kopiemy. A, bo ty masz liście. Ile masz już liści, Dyzio? Raz, dwa, trzy, cztery. No, 7 staków. Okej, dobra, powinno nam wystarczyć. O, żelazo, kolejny, dobra, muszę tam szybko zejść. Ej, to już jest ta lawa? To już jest ta lawa? Ona jest pode mną praktycznie. O nie, muszę szybko się wydostać na górę, bo zaraz nas zeżre. Patrz, patrz, gdzie jestem. Jestem jedną kratkę nad lawą, Dyzio. Ona jest tak szybko. Musimy tam, uciekać nie, szybko, stąd. Do góry, do góry, do góry. Dobra, ja idę do pieca, błagam, tylko nie wpadnij tam. Zobacz, zobacz, przed sekundą tam byłem, a tam już jest lawa, naprawdę. Chodź, jesteśmy szybko, w bo piec tam spali. Dobra, szybko, mięsko, okej, okay, zabieramy piecyk. To dla ciebie węgiel, zobacz, weź go, Nunu. Dobra, dobra. Dobra. Creeper się fajczy obok. To? Chodź, uciekamy, masz czym się budować? Tak, mam, trochę kobla, ale dobrze było, gdybyś mi wyrzucił. Jak będziemy na górze, to ci dam, bo nie ma czasu, chodź. Dobra, już się buduję, już idę. O, Creeper, zabiję go. Uważaj. Ała. Ile ci zabrał obrażeń? 2 życia. Nie, biją mnie szkielety, pomocy, Dyzio, nie mam budulca. Idę ci pomóc. Dobra, już wydostałem się. Chodź, dam ci jeden stak liści, masz. Dobra, Nunu, to ty masz nożyczki, zbieraj, a ja już zacznę się budować. Mam też pomysł, bo drewno daje aż 4 razy więcej niż normalnie. Patrz, Dyzio, jak wykopiemy teraz drewno, dostaniemy aż 4 deski. Zobacz, wow. mam już 40 desek, okej, to na pewno nam pomoże. Dobra, zabieram się, Dyzio, za kopanie liści. Szybciutko musimy to zrobić. Dobra, Nunu, to ja zaczynam tu na środku budować. Okej. Okay. Patrz, Dyzio, co się stało z naszym kanionem? O nie, on jest już cały zalany. Ta lawa zaraz wyjdzie do nas. Musimy się śpieszyć. Tak, dokładnie. Dawaj, musimy zbudować chociaż malutką platformę tutaj. Ja już tu zacząłem, widzisz? Dobra, tutaj na razie chyba jesteśmy bezpieczni. Tak, też mi się tak wydaje. Będziemy stąd obserwować lawę, jak do nas idzie. A jest naprawdę coraz bliżej. Już jest na 52 kratce. Co? Szybko teraz muszę pozbierać resztę liści, która tutaj jest, albo
przynajmniej wykorzystać te nożyczki. I jestem trochę do tyłu, bo zapomniałem przepalić naszego żelaza. Szybko muszę teraz to zrobić. O, pani owieczka, pa pa. O, zobaczcie, są nawet krowy. Szybko muszę ich pozbyć. A, lawa parzy, prawie się zabiłem. Gdzie, gdzie? Muszę cię ratować? No bo spadłem, nie, już wyszedłem, bo spadłem do kopalni, a tu już od razu była lawa. O nie, Dyzio, uważaj na siebie. Dobra, szybko udało mi się stworzyć nożyczki i będziemy kopać dalej. Jak najwięcej staków musimy uzbierać. Musimy się budować, zaraz się spalimy. Spokojnie, jeszcze mamy troszkę czasu, tym bardziej musimy dbać o nasz piec. Masz może jakiś kamień, Dyzio? Bo niestety nie mamy już za dużo piecy, mamy tylko jeden. Nie mam żadnego kamienia. O nie, dobra, muszę szybciutko zebrać to drewno. Co jest? Co jest, Dyzio? Co się dzieje? Zobacz. Chodź, buduj się do mnie, bo jeszcze zginiesz, nunu. Dobra, szybko idę, już, już. Jestem... Uważaj, zobacz. Zobacz, Dyzio, wszystkie drzewa płoną. Widzę, moja budowla też już płonie. O nie, dobra, muszę jak najszybciej zebrać trochę liści i będę się do ciebie budował. Ja buduję się do ciebie. Okej, tylko nie spadnij, błagam. Potwory jeszcze mi atakują. Aaa, Dyzio, a tu jesteś, dobra. Dobra, musisz się budować szybko do góry. Chodź do mnie, będziemy budować razem. Nie, nie, szkielet. Dobra, Dyzio, udało mi się uciec, jestem już na samej górze. Dyzio, ty jesteś tam, szybko do góry. Idę właśnie do ciebie. Wszystko płonie, to będzie nasz koniec za chwilę, koniec naszego świata, jaki znamy, no nie. Wszystkie zwierzątka już nie żyją, jak my to przetrwamy? Nie wiem, Dyzio, ale spróbuję tutaj wylać wodę, zobaczymy, co się stanie. Ale leci, patrz, wow. Mamy obsydian, kurczę, dobra, przynajmniej tyle. Dobra, rozleję tutaj jeszcze więcej wody dla pewności, ale wątpię, że to coś pomoże, zobaczymy. Dyzio, zniknął nasz obsydian, zobacz, nie ma już go. Jak to nie ma? No nie ma, musimy teraz stworzyć nowy, czekaj, rozleję tutaj obok ciebie. Dobra, teraz jesteśmy troszeczkę bardziej bezpieczni. Ej, musimy zdobyć troszkę jedzenia, musimy tutaj wybudować mini bazę. O, czekaj, na przykład tutaj, dobra, dobra, cyk i przepalamy, zobacz, będziemy mieli troszkę jedzenia. Masz może surową wołowinę? Mam 4 sztuki tylko. Dobra, daj mi szybko, przepalimy. Dyzio, zobacz, teraz zauważyłem, że jesteśmy w jakiejś barierze, zobacz to. Rzeczywiście, zostaliśmy przez kogoś zamknięci. To właśnie. Pewnie ktoś specjalnie nam wylał tu tą lawę, żebyśmy zginęli. Kto mógł nam to zrobić? Naprawdę jest mi teraz przykro. Ktoś chyba chce, żebyśmy umarli. Tak, też mi się tak wyda. Pali się, pali się, pali się. Do góry, pali się. Nie, a piecyk? Piecyk. A, zrzuciłeś mnie, prawie zginąłem. Patrz, Dyzio, już jest setka. Jak my mamy to przeżyć? Ta lawa w ogóle się nie zatrzymuje. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Wyleję może wodę. Tak, dawaj, wylej wodę, kurczę. Ta lawa idzie szybciej, zobacz, ona idzie szybciej, Dyzio. Ona cały czas nabiera rozpędu, co my mamy robić? Już jest 105, przed chwilą było 100. Nie wiem, próbuj ją gasić. Nie, to się nie uda na pewno. Musimy iść do góry, dobra. Trzeba wybudować schody do góry, zobacz, tak jak ja. Buduj z drugiej strony, buduj z drugiej strony. Dobra, uwaga, będę wylewał wodę, zobacz, spływa do ciebie, Dyzio. Wow, zobacz, ile nam obsydianu zrobiło, zobacz tam. Chodzimy do niego? No nie wiem, ta lawa idzie za szybko. Ej, Dyzio, a co ty na to, żebyśmy zrobili portal do Netheru i stąd uciekli? To tak się da, myślisz, że zdążymy? No nie wiem, jeżeli ta lawa idzie co 5 sekund, muszę to obliczyć co ile sekund. Dobra, poczekaj, będę patrzył. A masz krzesiwo, żeby odpalić portal? O nie, no właśnie nie mam, a nie uda nam się to. Dobra, Dyzio, obliczyłem, że poziom lawy powiększa się co 6 sekund. Nie, pali się już. Muszę stąd uciekać. Ale duże schody, Dyzio. Chodź do mnie, ja już dobudowywuję się do tej ściany, przez którą nie możemy wyjść. Chodź. Dobra, idę, idę na górę, bo tu się... Dyzio, tu się wszystko zaczyna palić. Nie wiem, czy stądże. Muszę tu wylać wodę, na razie czego wyleję teraz wodę. Dobra, cyk, woda wylana i zobaczymy. Chyba się udało ugasić pożar. Dobra, idę do ciebie. Budujesz się może do tego borderu? Tak, właśnie buduje się do tej ściany, już bardzo mało mi zostało. Dobra, zobacz, jak jesteśmy wysoko nad tą lawą, teraz już nas nie dogoni. Mam mały pomysł, żeby wybudować tu domek, zobacz. O, domek. Zrobimy tutaj ściany, tak. Zielona ściana. Tak jest, dobra. Szkoda, że nie niebieska. Szkoda, że nie czerwona. Nie, zobacz, ile masz czerwonego, widzisz tą lawę? Ona jest prawie czerwona. Ona jest pomarańczowa, to nie jest mój kolor, ja lubię czerwony, a nie pomarańczowy. O, jakie wejście. Ciekawie to wygląda. Nunu, zobacz, co znalazłem, doszedłem do końca. O kurczę, dobra, idę do ciebie. Nie możemy przez to wyjść? Co jest? Zamknęli nas, tak myślałem. Ej, Nunu, zobacz, lawa zaraz będzie na 200 kratce. Już tylko ostatnie 4 kratki i będzie 200. O kurczę, dobra, muszę jeszcze wylać tutaj wodę. Albo mam pomysł, spuścimy ją po prostu na schodach. Wtedy nie zaczną nam się palić schody. No właśnie, ale na dole się o dziwo nie palą. Ej, zaklej, a nie, dobra, zabrałeś mi już. Myślałem, że
zakleiłeś mi wodę. Ej, Dyzio, Dyzio, co jest? Zniknął mi pasek z pokazywaniem levela. Mi właśnie też. Ej, czy lawa co się jest? Nie rusza? Nie, ale rusza się już lawa. Się schody. O nie, musimy je szybko ugasić. O kurczę, uważaj, bo tutaj jest lawa dalej. Dobra. Chyba przeszliśmy. Nie podnosi się poziom lawy. Co jest? Udało nam się. Hej, chłopaki. Hej, Filo. Nie uwierzycie, co się stało. Byłem w lesie i spotkałem magiczną wróżkę. A nie uwierzysz, co ona mi powiedziała. Przedziła mnie, żeby nie wchodzić do zakazanego drzewa. Chłopaki, idziemy do lasu i do zakazanego drzewa. Tak. Co to robi świnia? Oj, świnka jeździ na kolejce, ja też chcę. To jest chyba coś niemożliwego. Dobra, tu mamy las. A gdzie jest to zakazane drzewo? Ale czerwone, piękne drzewo! Nie, jest ohydne. To nieprawda, jest śliczne. No nie, to chyba o tym drzewie ona mówiła. Że co? To jest zakazane drzewo. Co się stało? Widziałeś to, Nunu? O nie, jak to jest możliwe? Czekaj, wejdę. O nie! Duszka mi zostało! Na tym świecie możesz tworzyć zbroję ze wszystkiego. Powodzenia w przejściu gry. O mój Boże, możemy zrobić zbroję ze wszystkiego. Jak to? Ja chcę zrobić zbroję no nie wiem z czego. Z dirta! Okej, widzę, więc praktycznie już mnie stać na tą zbroję. Zobaczmy, jak to się kraftuje. Faktycznie! Ziemia helmet! O mój Boże, teraz klata! I patrzcie, widzowie, teraz to wszystko ubiorę. Patrzcie, jestem w zimowej zbroi, ziemiowej zbroi właściwie. Wow, naprawdę super wygląda, ale chyba nie jest zbyt mocna. Właśnie też mi się wydaje, że nie jest zbyt mocna, bo ma +1 do zbroi, czyli jest mocno średnia. Ale dobra, na sam początek to może być. W takim razie musimy teraz zrobić zbroję z kamienia, widzowie, więc szybko tutaj wykopię sobie i stworzę kilof. Wow, zobacz, Nunu, Dyzio z góry leci. Co? Co to jest? Jak ty to robisz, Dyzio? To ja mam zbroję z liści. O mój Boże, zbroja z liści. Daj tu na chwilkę, muszę to przetestować. No dobra. Dobra, dzięki w takim razie. Okej, wyjmę właśnie tą zbroję beznadziejną i teraz weźmiemy tą z liści. I co? Nie dostanę obrażeń od upadku? Nie. Okej, widzowie, teraz pójdziemy na dach właśnie tej wioski i zobaczcie. Dobra, faktycznie coś jest nie tak. Ej, widzieliście to, widzowie? Jeszcze raz, bo to było niesamowite. Idę właśnie tutaj na górę. Okej, podbudujemy się tym razem jeszcze wyżej i zobaczymy, widzowie, jak to działa. Dobra, 3, 2, 1, let's go! O mój Boże, ja mogę latać, widzowie! Więc widzowie, nakupałem tyle bruku, a ty już to masz? No, ale ciekawe, co ona dodaje. Tu jest chyba napisane, że ona jest bardzo ciężka. Ej, dobra, okej, w wodzie. Ciekawe, czy coś się stanie, widzowie, ale ja też chcę ją zrobić. Poczekajcie, wrócę się! Ej, Nunu, zobacz tutaj! Co? Ty jesteś cały niebieski! Tak! Ale jak to możliwe? Co ona ci daje? Patrz, Nunu, nie dostanę w ogóle obrażeń. Ej, co jest? Ej, co? Zlagowało cię, ale faktycznie, no, nie dostajesz obrażeń. Dobra, ciekawe właśnie, jak sobie radzi Filo. Teraz założymy tą zbroję z kobla i pójdziemy sprawdzić. Filo, halo! Jestem, testujemy to razem, Nunu. Tak, szybko idę, w takim razie idziemy za to. Dawaj, szybej. Okej, idę zatonąć pod wodą. Dobra. Let's go. 3, 2, 1. Okej, dobra, i czy... Ej, co, faktycznie, zobaczcie, widzowie, ja tego nie robię, przysięgam, to mnie sprowadza na dno, nie mogę się stąd wydostać, zobaczcie. Zaraz zginiemy, tylko zdejmuj zbroję, Nunu. Nie mogę w tym pływać, o nie, dobra, okej, w takim razie, w chemii akurat mogę, dobra, muszę, widzowie, stąd wypłynąć, ponieważ w tej ciężkiej zbroi nie da się nic zrobić. Więc teraz, widzowie, stworzymy sobie dębowo-dyskową zbroję, dobra, cyk, cyk. Więc, widzowie, stworzyłem sobie właśnie całą dębowo-dyskową zbroję, zobaczymy, co ona w ogóle robi. Więc, widzowie, odkryłem, co ta zbroja robi. Przed chwilą moi przyjaciele właśnie mnie hitnęli i zobaczcie, ta zbroja się sama naprawia. Jak to jest w ogóle możliwe? To jest coś niesamowitego, ale w takim razie w tej zbroi pójdziemy sobie teraz do kopalni. Co ty na to, Filo? Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo tam jest wiele surowców do przetestowania. O tak, dobra, ej, może w tam dziurę pójdziemy, idealnie. Ej, ciekawe, czy da się zrobić w ogóle z węgla i ciekawe, co to dodaje. Ej, no, zbroja z węgla trzeba szybko zrobić. Więc, widzowie, teraz sprawdzimy, czy jest w ogóle zbroja z węgla. Ej, co jest? Nie ma! A
miało być, że z każdego przedmiotu, a szukali nas. Dobra, idziemy w takim razie niżej. Tu mam w ogóle żelazo, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie uzyskać żelazny kilo. Ej, Nunu, ty chyba coś oszukiwałeś. Zobacz, ja mam zbroję z węgla. Ale wiesz co, ja ją chyba źle zrobiłem. Czy ty ją zrobiłeś z bloku węgla? No właśnie, bo to z bloku było trzeba niezwykle. No dobra, węgla. W takim razie, ej, a co ona robi? Zobacz teraz, wystarczy, że wykopię to żelazo i ono się samo przepala. O mój Boże, widzę, zobaczcie, ja tego nie mogę robić, a Filo jak wykopię właśnie, mu się od razu przepala, to jest naprawdę niesamowite. A poszedł, teraz złoto. A zobacz teraz, ciekawe, czy uda mi się to złoto wykopać? Tak, udaje mi się normalnie złoto wykopać. O mój Boże, ja chcę jeszcze więcej złota, wykop mi to, Filo. Proszę bardzo, Nunu. Dziękuję ci, a możesz mi oddać tą zbroję? No jasne. Dobra, to ty w takim razie masz te zbroje inne, okej, proszę, żebym tego nie trzymał. A więc teraz widzowie, ja muszę przetestować tą zbroję, bo jest naprawdę niesamowita. Okej, dobra, i będę miał w ogóle żelaza od razu przepalonego. Wow, mi by zajęło to naprawdę dużo więcej czasu. No dokładnie, dobra, teraz wypadałoby zrobić jakieś tulsy. O mój Boże, wow. Co jest? O ja, patrzcie, mam zbroję z TNT i mogę wybuchać wszystko. Ej, co jest, ile to w ogóle bijesz, jak to jest możliwe, o nie. Ej, daj mi to przetestować. No nie wiem, bo to moja ulubiona zbroja, tyle ją zbierałem. Ale ona jest czerwona. Ale oddasz mi ją? No oddam. No dobra. Więc widzowie, teraz testujemy tą zbroję, ale mi pasuje. Dobra, 3, 2, 1, o mój Boże. Nie, to jest naprawdę coś pięknego. A jakbym dobra, tak spawił? Nunu, oddawaj mój item. A ja ci tego nie oddam. No nie, oddaj mi. No dobra, to chodź. Dobra, już ci gdzieś oddaję, zaraz w ogóle się zużyje ta zbroja. W takim razie może pójdziemy teraz niżej po diamenty. Idziemy do Netheru. Zeszliśmy sobie niżej do kopalni, widzowie, i zobaczcie, od razu mamy redstone, więc zrobię sobie redstone nową zbroję, bo jest naprawdę niesamowita. Okej, zbierzemy to wszystko. Okej, dobra, mamy. Ej, chłopaki, gdzie zniknęliście? Na tobą, zobacz, jak jestem szybki jak strzała. Co jest? Jaki ja jestem niebieski. Ej, co wy macie za zbroję, Dysio? Dysio, ja chcę twoją zbroję, daj mi ją na chwilę. No ale oddasz mi, bo ja lubię być ultra szybki. No dobra, daj mi ją. No dobra, łap. Okej, dobra, widzowie, będziemy teraz naprawdę szybcy, okej. Co to jest za efekt? Jak to jest chyba ze Speed 5 nadany? O mój Boże, kocham tę zbroję. Moja zbroja dodaje cały czas punkty expa. To jest lepsze od jakiejś szybkości. Ej, co to? Jaki już masz level? 4, ale cały czas leci do góry. O mój Boże, to są diamenty. Zobacz, Dysio. A my teraz, widzowie, zrobimy sobie diamentowy kill off. Okej, let's go. I będziemy mogli szybko to wykopać. Ale może teraz założę sobie jeszcze raz tą zbroję. Ej, Nunu, chodź zobaczyć, to jest portal. Jakim cudem? O mój Boże, portal. Dobra, wchodzimy, kto pierwszy? A, ja chcę wejść. Widzowie, mamy fortecę, zobaczcie, tam już są blazy i właśnie wszystko. O mój Boże, prawie spadłem, jestem taki szybki. Zobaczcie, jak szybko buduję. A nie, co jest? Panowie, dawajcie tutaj ze mną szybko. A w ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, ale z netherbricków, no mega spajna zbrojka. Z netherbricków? Co? Ty chyba to powiedziałeś. Dobra, w takim razie stworzymy sobie z netherbricków. Dobra, widzowie, muszę to zobaczyć, zobaczcie. Co jest? Dwa dodatkowe serca dostałem. I tutaj mamy dwa do odporności na odrzut plus maksymalnego zdrowia. Nie, no naprawdę kozackie. Zobacz, Nunu, ona jest cała czerwona. Chyba bardzo pasuje do ciebie. Co to jest za zbroja? No, z netherowych brodawek tutaj były, je znalazłem. Co? Daj mi ją. Okej, dobra, dzięki, Filo. Musimy teraz zamienić, widzowie. I będę cały czerwony. A w ogóle co nadaje, Filo? No, chyba to samo, co z dębowych desek. A, czyli taka sobie, czyli kiepska. Okej, w takim razie musimy iść teraz zdobyć szybko perły. Wow, zobaczcie, chłopaki, znalazłem bastion. O mój Boże, to bastion, Dysio, idziemy. Tak, idziemy do bastionu, bo musimy wytrejdować się z piglinami, żeby dały nam perły. Dobra, dawaj im złoto, będą nas bić. No właśnie tak, musimy im dać złoto, panie piglinie, proszę, od perełki. Co to, żelazne jakieś prędkość dusz? Nie, to nie chcę tego, co to w ogóle jest, dobra. No, zobacz, co wyrzucił piglin za tobą, nie widziałeś? 5 pereł, o mój Boże. Ja też mam perły, chłopaki. Ja mam 8 pereł, czyli razem mamy 13. 13, o mój Boże, daj mi wszystkie, Filo. No, mamy naprawdę dużo pereł, ale też mam tutaj blaze rody, więc możemy zaraz iść do endu. No dobra, tylko weź tego świniaka, bo je bije. Dobra, uciekamy. O nie, dobra, widzowie, teraz musimy się wydostać do normalnego świata, bo to, co tu się dzieje, to jest przegięcie. Dobra, mamy teraz 13 pereł i 1
11 małych blazów. Prawdopodobnie nam starczy, więc idziemy teraz do normalnego świata. Już właśnie wyszliśmy do normalnego świata, także teraz pora zrobić perły. O tak, i w końcu pójdziemy do Endu. Tak, i do smoka, dobra. A, krawnik już miałem, a oj Boże, dobra, nieważne. Więc teraz pora zrobić naprawdę dużo pereł. Dobra, panowie, pora teraz sprawdzić, w którą stronę musimy iść. Dobra, w tamtą, let's go. Idziemy za tobą już, Nunu. Okej. Więc widzowie, to już to miejsce. Zobaczcie to, jak rzucę tutaj perełkę, to nurkuje ona, widzieliście? Będzie tak nurkować, zobaczcie, właśnie tam. Więc skopujemy się szybko na dół. Ej, dobra, już jesteśmy tutaj, widzowie. Mamy w ogóle tutaj szkielety, dobra, wchodzimy tutaj. O nie, creepery. Uwielbiam creepery. Jak to możliwe, że uwielbiasz creepery? On mnie prawie wysadziły, dobra, idziemy szybko do smoka. Może, a no nie, może uda się z endu uzyskać jakieś przedmioty na zbroję, to będzie naprawdę ciekawe. Patrz, Nunu, jest portal. Gdzie jest portal? No tutaj, zobacz. Faktycznie, dobra, wszystkie perły tutaj musimy, widzowie, położyć, okej, okay, let's go. Nunu, lecimy. Skoczyłem, zbroję sobie zrobiłem. Ja mam jeszcze jedną super zbroję, Nunu, to tą mogę ci dać, trzymaj. O mój Boże, dzięki, Dyzio. W takim razie założymy to sobie. Co jest, ile ja mam HP? O mój Boże. Dobra, teraz musimy to wszystko wyregenerować. Dobra, to wskakujemy do tego portalu, ja wskakuję pierwszy. Let's go, lecimy, o mój Boże, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, widzowie, dobra, teraz trzeba się podbudować. No, no, a ja słyszałem, że dobre zbrojki są jeszcze z Endstone'a. Dobra, trzeba właśnie to sprawdzić, dobra, testujemy, widzowie, zbroje z Endstone'a. Okej, w takim razie już mnie stać na to, widzowie, i zobaczymy, co ona robi. Filo, czy ty już wiesz, co ona robi? No, ale musisz przetestować to sam, bo to jest zbyt fajne. To jest takie fajne, dobra, ubieramy to, widzowie, okej. I teraz popatrz się w jakieś miejsce i kliknij R. O mój Boże, dobra, tam na przykład, widzowie, albo tu. Tepa nas, co jest, widzowie, dobra, a tutaj zobaczcie, widzowie, jak to jest fajnie, tepa. O mój Boże, jestem jak Enderman. Dobra, niszczymy kryształy, kto zniszczy więcej. Okej, dobra, więc w takim razie ja się tutaj wdrapuję. Dobra, ej, co jest, nie ma kryształów? Co się stało? Zniszczyłem już wszystkie, bo mam taką super zbroję i trójząb. O mój Boże, ty masz faktycznie jakąś fajną zbroję. No, nie ma dosłownie żadnych kryształów. Dobra, widzowie, idziemy tam na dół. Dobra, R, mogę się teleportować. Teraz zobaczcie, oni biją tego smoka. Dobra, ja będę bił tutaj z nimi, let's go. Ko, szybko trzeba go pokonać. Dobra, jest, udało się. Pokonaliśmy smoka, panowie. Udało się. Tak, udało nam się, po takim czasie. Ej, czemu ty latasz, co jest? O fuj, Dyzio, coś tu strasznie śmierdzi. No właśnie czuję. Dobra, nie, wyjdźmy może na zewnątrz. Co to jest za skrzynia? Właśnie nie wiem, ale są tu jakieś dwie książki. Pod żadnym pozorem nie dotykajcie zielonego koloru trawy, ponieważ jest skażona biologicznie. Wejście na trawę oznacza nagłą śmierć. Nie wiem, ale musisz to sprawdzić, wskakuj. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, mam nadzieję, że nie zginę. O nie! Okej, czyli faktycznie to zabija nas trawa, a ona jest skażona biologicznie, widzowie, okej. Uważaj, prawie wyszedłeś na trawę. Wiem, właśnie, bardzo się boję. Czekaj, mamy coś w skrzynkach. Ej, mam 16 enderpereł. Masz, trzymaj 8. Dobra, na całe szczęście będziemy mogli jakoś podróżować. Poczekaj, mam jeszcze drugą książkę. No dobra, no to czytaj. Znajdź żółty X między dwoma muchomorami. Będzie to tajna baza. Ej, tu są dwa muchomory. Ej, faktycznie, tutaj są dwa muchomory. Ale poczekaj, żółty X. Dobra, faktycznie tam coś widzisz, widzisz to, Dysio? Tak, to ja rzucam pierwszy tam perłą, a ty poczekaj na mnie. Okej, trafiłem. Dobra, to ja rzucam teraz, może rzucę w ciebie, czekaj. Okej, może trafię. Jestem idealnie. Udało nam się, ale tu jest spadek. Co? A nie, Beskitu, to jest jakiś slime. Co jest, ile nietoperzy? Dobra, ale tu jest jakaś tabliczka. Sposoby na przemieszczanie się nad zielonym. Okej, i co my tutaj mamy? Więc tak, mamy jazda na osiołku, wybuch TNT w zbroi, jazda pojazdami. Ej, zobacz, tutaj mamy normalnie wszystko przygotowane. Patrz, są, o mój Boże, jakie zbroje. Będziemy mogli się przemieszczać. O mój Boże, te wszystkie przedmioty są do naszego użytku. One są bardzo fajne. Nawet będziemy mogli jeździć pojazdami. Tak jest. Ej, skakanie
pani, na trampoliny tu nawet jest o co chodzi. Ej, a co to tutaj jest? Zakażona trawa, nie dotykać. Nie możemy dotykać, bo zginiemy tak jak na normalnym świecie u góry. O, no tak, bez kitu, zobacz jakie to jest skażone. Dosłownie wszystko w środku zamienia się w zielone. Tak, fu, a czujesz jak cuchnie z tego? Tak, a ble, no nie, rozwaliłeś szybę, ohyda. Dobra, w takim razie mamy jazdę na osiołku, więc zabierzmy te siodła, weź sobie jedno. Więc widzowie, my teraz weźmiemy wszystkie te przedmioty i idziemy przechodzić grę. Musimy zabić smoka Endu. Dobra, to zabraliśmy. Zabierz sobie teraz twoją stronę i zobaczcie, widzowie, od razu będę netherite'owy. Dobra, ja biorę wszystkie swoje rzeczy. Okej, dobra, mamy tutaj jeszcze dirt bike'a, Elytra. Dobra, co tutaj jest? Możesz zamienić się pszczołę? Dyzio, o co z tym chodzi? No, że będziemy mogli być pszczółką i będziemy latać. Dobra, więc wszystko tu zabieramy. Tu są jakieś w ogóle tory. Dobra, ja to wezmę. I tutaj ile trampolin jest. Dobra, to jest chore po prostu. I teraz bierzemy miny. Wszystko mi się zmieściło, hura. Mam bardzo dobry pomysł, no na sam początek. Postawmy taką ogromną trampolinę, tylko musimy budować ją naprawdę wielką, żebyśmy mogli skakać do nieba. Ej, dobra, czekaj, a da się połączyć te nasze? O, tak, da się. Okej, dobra, łączymy. Ale wysoko skaczemy i tak możemy się budować cały czas. Ej, właśnie, dobra, widzowie, zbudujemy największą trampolinę ever. Tak, tylko trzeba odsunąć się od tego grzybka. Ej, dobra, ale zobacz, jak ja już wysoko skaczę. O co chodzi w ogóle? Co jest? Ty zaraz dolecisz do księżyca. Tak. O nie, creeper, wysadzi mi to wszystko. A nie, tylko nie creeper, weź go stąd. On jest w ogóle zielony, to jest skażony. Czekaj, a co jeżeli wysadzę z TNT? Dawaj, wysadzamy ich, Dyzio. Dobrze, mam nadzieję, że wybuchną. Ha, wybuchli. Okej, widzowie, wybudowaliśmy największą trampolinę na świecie. Zobaczcie, jak ona nas będzie wybijać. Polecimy aż nad te góry. Patrzcie, widzowie, jak my wysoko skaczemy ponad te góry. Zobaczcie te góry. Let's go. Dobra, przeskoczyłem góry. Okej, Dyzio, idziemy gdzie indziej. Okej, w takim razie ja skoczę sobie teraz do wody. Okej. I teraz nie mogę stąd wyjść. Jestem uziemiony. A, potwory, ratunku. A ja idę skoczyć, tylko muszę wylądować na trampolinę. Czy mi się to uda? Dobra, zdążyłem rozstawić pod sobą. Widziałeś to? Nie, ale muszę zabić teraz potwory. Okej, wysadzę ich z TNT wszystkich. Okej, dobra, pająk zginął i creeper też, udało się. Czemu ona mi się nie podpala? O, dobra, idzie mnie wysadzi. O, żeby mnie nie wysadziło. A, dobra, jesteś w wodzie na całe szczęście. Okej, musimy się... A, zombiak! Dobra, przynajmniej możemy się budować na tych trampolinach. Zobaczcie, widzę, mogę sobie teraz na nich skakać. Ej, no, widzę osiołki, dawaj podejdziemy do nich, bo mamy siodło. Ja wskakuję na tego z brzegu i wskakuję na niego. Tak, udało też mi się. Dobra, też tam właśnie idę, gdzie jest mój osiołek? O, faktycznie jeździsz na ośle. Okej, więc już jestem niedaleko tego osiołka. Halo, panie osiołku, gdzie ty jesteś? Nie mogę dotykać zielonego. A nie, ośle, chodź tu do mnie. Dobra, jestem, o mój Boże, myślałem, że dotknąłem zielonego, ale jednak nie dotknąłem. Okej, możemy iść na osiołkach. To co, lecimy do jakiejś kopalni? Tak jest, let's go, lecimy do kopalni. O nie, co to za pająk. Okej, dojechaliśmy już do jakiejś jaskini. Czekaj, musimy tam skoczyć na tych osiołkach. Dobra, przeżyły. Dobra, no ty nic tu nie wykopiesz, masz żelazny kilo. Okej, dobra, o, dziękuję bardzo. Nie wiem, skopiłeś, ale dzięki. Ej, tam są szkieletory, ratunku. Musimy ich wysadzić. To są bambiki, na mój kilow nie dadzą rady. Znaczy na mój miecz. Okej, dobra, a nie, wysadziłem sobie całe żelazo. Będziemy potrzebowali na pewno na miecz do pokonania smoka. Dobra, wykopię sobie jeszcze troszeczkę żelaza i zaraz idziemy do netheru. Będziemy potrzebowali małej lawapulki. Okej, widzowie, za pomocą lawapulki wybudowaliśmy ten portal i teraz tam właśnie wchodzimy. Okej, dobra, więc ja też wchodzę. Mój osiołek przeszedł sobie dalej. I dobra, jesteśmy faktycznie. Ale tu w ogóle nie ma zielonego, więc osiołki nie są potrzebne. Widzę fortecę. Ale będziemy na niej się szybciej przemieszczali. Tak jest. Okej, mój osiołek nie może tu podjechać. O nie, dobra, może w takim razie ja użyję zwiększonego skoku. Dobra, cyk, okej. Czy mogę teraz tu wejść? Tak, mogę. No, mam 6 pałek, trzymaj. A ja mam właśnie 4, dobra, masz 6. Aż, o, dziękuję, okej, w takim razie teraz musimy zdobyć jakoś perełki. Ej, Dyzio, a co byś powiedział, no, lot Elytrom? No, dobra. Okej, dobra, widzę, więc musimy stąd skoczyć. Dobra, skaczemy sobie teraz tu i lecimy na fajerwerce. Patrzcie, jakie to jest ekstra.
Ja lecimy, Nunu. Okej, myślę, że możemy teraz polecieć, poszukać na przykład bastionów. Wtedy się wytradujemy właśnie za perełki. To świetny pomysł. Tak, myślę, że możemy lecieć tu. O, w ogóle to jest Port Taylor, a będziemy byli jak wrócić właśnie, zobacz. No właśnie, widzę. Dobra, mamy bastion, Dyzio, czy ty to widzisz? Tak, trzeba tu gdzieś wylądować. O, ja jestem na drzewie. A ja jestem właśnie centralnie w bastionie. Okej, to w takim razie musimy sobie wejść tutaj na górę i zaraz się będziemy tradować z tymi właśnie piglinami. Dobra, trzeba to wykopać. Ja w kopalni znalazłem sporo złota. A, no dobra, to idźcie szybko tradować, a ja tutaj wykopię wszystko i zaraz będziemy mieli te perły. Dobra, mam ponad 2 staki złota, idealnie. Dobra, czekaj, gdzie są te pigliny, halo? A ile w ogóle masz pereł, Nunu? Ej, właśnie, ja mam 7 jeszcze swoich, a ty? Ja też mam 7. O, dobra, czyli potrzebujemy teraz tylko, no, około 4. Okej, dobra, poczekaliśmy chwileczkę i do nas same przyszły. Dobra, w takim razie daję im złoto, błagam, pigliny, dajcie mi perły. Ja też im dorzucę dużo złota. O, wyleciała perła, mam już 9. Okej, dobra, no niestety mi nie, jeszcze jedną partię czekamy. Dobra, ja już mam 11 pereł. O, to idealnie, okej. W takim razie musimy już stąd wyjść. Pamiętasz kordy tego Port Taylor? Nie, ale ty sobie zapisałeś. Dobra, wiesz co, jednak nie zapisałem tych kordów. Masz może obsydian? Mam dużo obsydianu. Okej, dobra, dostawaj ten portal, super. Dobra, i ty. Okej, w takim razie ja teraz podpalam i wracamy do normalnego świata. Okej, widzowie, wydostaliśmy się na samą górę. O kurczę, Dyzio jeździ tutaj samochodem. Gadaj, Nunu, jedziemy, uciekamy stąd. Let's go, dawaj, uciekamy. Dobra, jednak widzowie, będziemy teraz potrzebowali zrobić te perły takie enderowe. Daj mi, Dyzio, perły szybko. Okej, dobra, dzięki. A więc teraz robimy oko endera. No i możemy teraz sprawdzić, gdzie będzie znajdował się nasz portal. Dobra, w tamtą stronę, Dyzio, jedziemy, dawaj. Kocham jeździć samochodami, one tak latają po tych górach. Ej, właśnie widziałem to, to była coś dosłownie chorego. Dobra, chyba to już tutaj, tak, Dyzio? Weź podejść jeszcze trochę do przodu. Tak, to będzie tu. Dobra, jeszcze raz puszczę tutaj tą perłę. Okej, one leci centralnie tutaj na sam dół. Musimy teraz wysadzić całą jaskinię, żeby się dostać na dół. Okej, let's go, ja teraz idę sobie do wody. Dobra, ale cię odrzuciło w ogóle. Tak, i teraz możemy skopywać się na sam dół. Tak jest, kopiemy się na dół. Ej, w ogóle widzowie, te tutaj właśnie cegły też są spaczone. Nie możemy w ogóle po nich chodzić. O nie, ale szkoda. No tak, dobra, więc widzowie, musimy teraz znaleźć portal, aby zmienić świat. Właśnie musimy pokonać smoka. Dobra, także wydaje mi się, że to jest gdzieś tutaj. Ała, co jest, spadłem na dół, ale na szczęście nie zginąłem. Dobra, nie będziemy mogli tędy przejść, także musimy tutaj rozkopać albo po prostu postawimy TNT. Chodź tutaj do mnie, Dyzio. A gdzie ty jesteś? No już jestem prawie przy portalu. Skąd wiesz, gdzie jest portal? No bo już go znalazłem, chodź tutaj. Ale do mnie dużo tych jeży idzie. Dobra, Nunu, tu jest portal. Okej, dobra, uda nam się wszystko zrobić, więc teraz wkładam te perełki. Dobra, wygląda na to, że nam idealnie wystarczy. Także let's go, chodź tutaj. Okej, widzowie, jak weszliśmy do endu, to staliśmy się pszczółkami, czyli to jest nasz kolejny sposób na omięcie zielonego koloru. Ale ja dobrze wiem, że tu nie ma nic zielonego, co oznacza, że możemy zniszczyć wszystkie tutaj wieże. Tak, uwielbiam niszczyć wieże jako pszczółka. Ja tak samo, dobra, możemy sobie tutaj podlatywać, to też zniszczymy. I teraz możemy dziobać tego złego smoka. Tak jest, okej, więc może zajdę sobie tutaj na dół. Ej, a co jeżeli byśmy wysadzili tutaj TNT, jakby perczował? Właśnie perczuję. Dobra, wysadzę go z TNT, zobaczymy, co się wydarzy. Okej, dobra, niech sobie perczuje, a ja tutaj wszystko podpalę. Let's go, lecimy. Dobra, zobacz, o mój Boże, jak ja go ubiłem, widziałeś to? Tak, teraz to już możemy go skończyć. Dawaj, Dyzio, bijemy go, skończymy go przed czasem. Albo jeszcze mogę tu nawet wysadzić trochę TNT. O nie, ty głupi smoku, musisz się oberwać. Okej, dobra, prawie go wysadziłem, widziałeś? Tak. Okej, widzowie, więc teraz założymy sobie elytrę. Dobra, tutaj i podlecimy sobie do tego smoka. Ała, jak mi przywalił. Dobra, muszę sobie teraz zjeść. Okej, on jednak perczuje, więc... A, prawie mnie zabił, widzowie, o nie. Dobra, dawaj, użyjemy bardzo dużej ilości TNT, żeby go pokonać. Dobra, czekaj, czekaj. Ja uciekam, okej, czy on zginie? A, prawie ja sam zginąłem przez to. Okej, chyba smok nam się zaciął, więc musimy go tutaj... naprawdę nieźle eksplodować. Cyk, jest, udało się, widzowie, zabiliśmy smoka. Tak, to znaczy, że będziemy mogli chodzić po zielonym. Tak, uratowaliśmy świat, widzowie. Także pora sprawdzić, czy możemy wreszcie wejść na zielony kolor. Uwaga, tak, ocalić.
ocaliliśmy świat! Ura!